Kolejna uchwała dotyczy zatwierdzenia taryf. Rocznego. To by było dopiero. Teraz kolejna uchwała jest, dotyczy uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Wiem, że Komisja Oświaty omawiała te zasady. Jaką opinię wyraża Komisja Oświaty? To już mamy tyle przesuniętych tych uchwał, że już się powiedzmy. Zresztą to jest ostatnia na razie. Przerwa. To i tak będziemy czekali na panią Małgosię, w związku z tym przerwa. Chodzi mi o ten jeden punkt, który tam kultura fizyczna, ta służba, uszedł z protokołu. Dobrze, wobec prostu... tego 10 minut przerwy. A wiem, tak. Wznawiamy obrady. Nie, ale na początku jest uchwała w sprawie programu z organizacjami pożytku publicznego. I bardzo proszę Pani Radna. Ta uchwała była omawiana na Komisji Oświaty. I teraz wykazane. Może do tego się odniosę. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, po wprowadzenie pieczy terapeutycznych. 123 i tak komisja zaopiniowała. Pomoc społeczna, usługi opiekuńczo pielęgnacyjne 10 tysięcy. Edukacyjna opieka wychowawcza, organizacja odpoczynku letniego dzieci i młodzieży 36 tysięcy. Tu jest punkt czwarty. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizacja wykładów na spotkaniu zajmujących tematykę rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. I tu mamy podane w tej uchwale 20 tysięcy. Komisja zmniejszyła do 16 tysięcy. I punktem jest kultura, fizyczna i sport. Organizacja zajęć zawodów i sportowo-rekreacyjnych mamy 326 i do tych 326 dodaliśmy te 4 tysiące, to jest 330, no jeżeli tak można zrobić, bo tak policja opiniowała. Nie wiem, czy mam teraz te poszczególne takie... Nie, to jest ja myślę, że ponieważ rozmawiamy o tej uchwale i tutaj w uchwale jest wykaz zadań, to po prostu tak, musimy... że tutaj nastąpiły w punkcie czwartym i piątym zmiana dla posiedzenia w komisji. Tak. Rozumiem, że jest to wniosek Komisji Oświaty. W związku z tym musimy go przegłosować. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem zmian, o których przed chwilą mówiła Pani Radna Kaczorek, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy Państwo macie jakieś uwagi odnośnie treści uchwały? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy miasta Jeżdżaków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 z przegłosowanymi zmianami, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo.